Kreator projektu wieloletniej prognozy finansowej dokonuje automatycznej prognozy dochodów bieżących oraz wydatków bieżących. Program jest tak zaprojektowany, aby dobrać wagi wskaźników PKB, inflacji czy wynagrodzeń w sposób zapewniający spełnienie wskaźnika zadłużenia. Aby zweryfikować założenia automatycznej prognozy w przypadku dochodów bieżących, należy otworzyć zakładkę Dochody, a następnie otworzyć funkcję Reguły prognozy. W moim przypadku widać, że od 2026 do 2028 roku dochody zostały zaprognozowane w oparciu o 100% wskaźnika inflacji, a od 2029 roku o 100% PKB. Analogicznie, aby sprawdzić założenia do wydatków bieżących, należy otworzyć zakładkę Wydatki, a następnie przejść do reguł prognozy. W moim przypadku wydatki na wynagrodzenia zostały zaprognozowane w oparciu o 25% PKB, 25% inflacji oraz 50% wskaźnika wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące o 100% wskaźnika inflacji. Oczywiście w programie można zmienić założenia prognozy, które zostały dobrane w trakcie pracy kreatora. Aby to zrobić, należy otworzyć zakładkę Dochody lub Wydatki, otworzyć funkcję reguły prognozy, otworzyć daną regułę prognozy przeznaczoną do zmiany. Ja wybiorę wydatki na wynagrodzenia, naciskam edytuj i teraz dowolnie możemy zmienić przyjęte wagi wskaźników. Na przykład zmienię na 100% wskaźnika wynagrodzeń. Naciskam OK, zamykam zakładkę reguł prognozy i na zakładce wydatki naciskam na funkcję przelicz oraz wybieram rok, od którego chcę przeliczyć prognozę. W ten sposób można modyfikować reguły prognozy zarówno dla dochodów, jak i wydatków bieżących.